Nowy Renault Espace może być wyposażony w system wspomagający parkowanie. Funkcja włącza się przyciskiem umieszczonym na środkowej konsoli. Zapala się lampka ostrzegawcza wbudowana w przycisk, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się menu. Menu umożliwia wybór sposobu parkowania – prostopadłe, równoległe lub ukośne. Po wybraniu odpowiedniego sposobu należy potwierdzić wybór. Włącz kierunkowskaz po odpowiedniej stronie. Dopóki prędkość pojazdu nie przekracza około 30 km na godzinę, czujniki ultradźwiękowe systemu monitorują i wykrywają dostępne miejsca parkingowe. Gdy system wykryje miejsce parkingowe, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się stosowana informacja opisana literą P oraz komunikat STOP, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Kierowca może powierzyć wykonanie manewru samochodowi. Dzięki temu kierowca nie musi wykonywać żadnych ruchów kierownicą. Kierowca musi włączyć bieg, operować pedałem przyspieszenia i hamulca oraz wykonywać polecenia wyświetlane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Kierowcę wspomaga również klasyczny system pomocy przy parkowaniu. Gdy system zakończy manewr, lampka ostrzegawcza P znika z tablicy wskaźników, brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy i pojawia się komunikat „manewr zakończony”. Aby wyjechać z miejsca parkingowego, włącz funkcję, wybierz rodzaj sposobu parkowania i włącz kierunkowskaz po stronie, w którą chcesz wyjechać. Następnie potwierdź swój wybór. Aby wyjechać z miejsca parkingowego, kierowca musi włączyć bieg, operować pedałem przyspieszenia i hamulca oraz wykonywać polecenia wyświetlane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.